Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Popatrzcie na moje ręce i bok. Już na zawsze ciało Jezusa naznaczone jest stygmatami. Jak mówi prorok Izajasz, Bóg wypisał nasze imiona na swoich dłoniach. Dziś dzięki objawieniom, jakie miała święta siostra Faustyna, także i my możemy wpatrywać się w Jezusowe ślady męki i śmierci. Rany Jezusa nigdy się nie zagoją. Chociaż już nie wypływa z nich krew i woda, to jednak pozostają znakami Jego odwiecznej i bezgranicznej miłości do każdego z nas. Miłość jest przecież potężniejsza niż śmierć. Ona przemienia śmiertelne rany w źródła tryskające blaskiem. Na pustyni Mojżesz otworzył swoją laską skałę, z której natychmiast wypłynęła woda dla ugaszenia pragnienia narodu izraelskiego. Otwarta skała, która była ratunkiem przed śmiercią dla tamtych ludzi, jest jednocześnie figurą Chrystusa, którego serce zostało otwarte włócznią rzymskiego żołnierza. Na obrazie, który Jezus nakazał namalować siostrze Faustynie, widzimy wychodzące z Jego serca promienie barwy czerwonej i białej. Oznaczają one łaski, które miłosierny Jezus rozlewa na wszystkich ludzi. Dziś, na kilka dni przed świętem Bożego Miłosierdzia, zapraszam każdego z was do kontemplacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Utkwijmy nasz wzrok na Jego ustach, które wypowiadają słowa pokój wam oraz nie lękajcie się. Przyjrzyjmy się Jego świętym ranom na stopach i dłoniach, a szczególnie ranie w Jego boku, z którego wytryskują zdroje miłosierdzia Bożego dla nas i świata całego.